dotyczą kwestii zniesławienia i tego, jak dziennikarze czy blogerzy do nas się zwracają, bo mają wytoczone procesy z tego artykułu. Dlatego dzisiaj chciałam z Państwem o tym artykule porozmawiać. Myślę, że będzie to z mojej strony przynajmniej rozmowa jednostronna, bo mam dosyć silną opinię dotyczącą tego artykułu i co z nim powinno się zrobić. Dlatego sam tytuł naszego wykładu jest: dlaczego należy wykreślić zniesławienie z artykułu 212 z kodeksu karnego. Ale mam nadzieję, że też są osoby, które będą miały odmienne zdanie i będą chciały trochę o tym podyskutować. Chciałam się zapytać jeszcze jedna rzecz dotycząca pytań i komentarzy. Widzę, że tych komentarzy jest dużo już. Wszystkich serdecznie witam, ale jest mi trochę ciężko mówić i czytać i odpowiadać, więc może się umówmy, że jeżeli będzie coś takiego bardzo pilnego, to postaram się na to odpowiadać na bieżąco, ale raczej wolałabym większość komentarzy i pytań zostawić sobie na koniec. Chciałam na razie Państwa zapytać, czy ktoś z uczestników spotkał się z tym artykułem, to znaczy czy sam korzystał z niego jako oskarżyciel prywatny, czy też może był jego ofiarą, czyli został oskarżony z tego artykułu. Jeżeli są takie osoby, to bardzo, bardzo proszę wpisujcie, zobaczę kto. I też dlatego, że na pewno te osoby dużo lepiej niż ja mogłyby powiedzieć, jak ten artykuł był i stosowanie tego artykułu było dla nich dolegliwe. Ja mogę tylko Państwu przytoczyć to, co od strony prawa i od strony kontaktu z klientami na ten temat wiem. Próbuję teraz iść do przodu z prezentacją, ale coś nie idzie. Chyba Kasiu, muszę Cię poprosić o pomoc, przepraszam. O, teraz coś się zmieniło. Na slajdach zobaczą Państwo w ogóle, czym jest artykuł 212 i zniesławienie. Składa się on z dwóch paragrafów. Pierwszy paragraf dotyczy zniesławienia takiego bez użycia środków masowego przekazu, czyli raczej w gronie ograniczonym i dotyczy sytuacji, w których jedna osoba w jakiś sposób pomawia drugą osobę, tym samym narażając ją na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania danego zawodu, działalności, stanowiska. I paragraf pierwszy ma sankcję grzywny bądź karę ograniczenia wolności. I to jest zmiana, która została wprowadzona jakiś czas temu, ponieważ wcześniej tu też była kara pozbawienia wolności. Ta kara pozbawienia wolności pozostała w paragrafie drugim artykułu 212, czyli użycia środków masowego komunikowania. I tu przez środki masowego komunikowania należy rozumieć radio, telewizję, prasę, ale też oczywiście blogi, YouTube, wszelkie kanały osobiste, ale też media społecznościowe. I tu mamy sankcję pozbawienia wolności do roku. Jak wspomniałam wcześniej, tu była sankcja do 2 lat pozbawienia wolności. W wyniku zmiany wykreślono z paragrafu pierwszego tą karę pozbawienia wolności i pozostawiono karę do roku pozbawienia wolności w przypadku zniesławienia przy użyciu środków masowego przekazu. I tu ważny element to jest paragraf 4, czyli to, że ściganie przestępstwa zniesławienia
odbywa się w drodze oskarżenia prywatnego. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że osoba, która czuje się pomówiona, musi napisać prywatny akt oskarżenia, który kieruje, działa jakby jako prokurator, tylko że nie jest prokuratorem, ale działa w swoim imieniu. I ten akt oskarżenia składa do sądu. Sąd taki akt oskarżenia pod względem formalnym weryfikuje i co do zasady na pierwszym etapie postępowania powinien wezwać strony do mediacji. Z tą mediacją niestety różnie bywa, czasami sędzia bardziej zachęca, czasami mniej. To też jest jeden z tych elementów, który jest przy tym artykule niepokojący i który powinien wyglądać inaczej. Ale o tym powiem jeszcze dalej. Tu mamy trochę informacji dotyczących tego, co się dzieje w momencie, kiedy ktoś przeszedł przez postępowanie w ramach artykułu 212. To postępowanie wygląda tak, że tak, o czym też będziemy mówić dalej, że osoba, która, wobec której został wniesiony akt oskarżenia, stawia się na rozprawę i tak naprawdę to ze względu na konstrukcję tego artykułu, to na niej ciąży ciężar i obowiązek udowodnienia tego, że mówiła prawdę i że nie doprowadziła do pomówienia czy do utraty zaufania odbiorców tej wypowiedzi i zaufania wobec osoby, do której swoją wypowiedź kierowała. Karalność przestępstwa z 212 ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy. To znaczy wiedząc, kto nas pomówił, mamy rok na to, żeby złożyć prywatny akt oskarżenia. I też nie później niż z upływem 3 lat od czasu popełnienia. Czyli jeżeli nie wiedzieliśmy, a minęło więcej niż te 3 lata, to nie możemy tego aktu, prywatnego aktu oskarżenia złożyć. Jeżeli w okresie tym wszczęto postępowanie karne, karalność ustaje dopiero z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. To są trochę takie technikalia, ale one też jakby pokazują, jak długo po jakiejś wypowiedzi jesteśmy narażeni na macki tego artykułu i na to, żeby ktoś nas pociągnął do odpowiedzialności. Zdarza się tak, że osoba, wobec której, która została pomówiona, może próbować zainteresować prokuraturę swoją sprawą. I w momencie, kiedy istnieje jakiś szczególnie uzasadniony interes publiczny, akt oskarżenia w sprawie może skierować prokurator. Zamiast my nie musimy naszego prywatnego aktu oskarżenia kierować, tylko może to za nas zrobić prokurator. Zdarza się to, z naszych obserwacji wynika, że zdarza się to niezwykle rzadko. Z tego co pamiętam, to taka sytuacja kiedyś zaistniała w momencie, kiedy były bardzo niepochlebne komentarze, antysemickie komentarze na temat Radosława Sikorskiego. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację. Wtedy prokuratura uznała, że zajmie się tymi komentarzami. Też dlatego, że były to komentarze w sieci, które częściowo są anonimowe. I osoba, która by chciała złożyć taki prywatny akt oskarżenia, z reguły nie może tego uczynić, bo nie wie, kim jest sprawca. Więc tu pomoc prokuratury jest niezbędna, żeby ustalić, prokuratury i policji jest niezbędna, żeby ustalić tożsamość sprawcy, a następnie móc wnieść akt oskarżenia. W momencie, kiedy dochodzi do skazania, to jego zatarcie upływa w razie orzeczenia kary pozbawienia wolności z upływem 10 lat, kary ograniczenia wolności z upływem 3 lat, a grzywny z upływem roku.
Oczywiście kara ograniczenia wolności, pozbawienia wolności w zasadzie nigdy się nie zdarza. Ona się zdarza tylko w momencie, kiedy ktoś jest recydywistą, to znaczy miał już jakieś postępowanie karne, z reguły za dużo poważniejsze przestępstwa i następnie ma postępowanie o zniesławienie. Wtedy zdarza się, że sędzia ucieka się do tej najpoważniejszej kary, ale to są tak naprawdę w tej chwili incydentalne sytuacje orzeczenia kary pozbawienia wolności. Raczej jest to kara ograniczenia wolności bądź kara grzywny. W przypadku tych wszystkich sytuacji osoba ląduje w Krajowym Rejestrze Skazanych, to znaczy ma kartotekę karną, która później jest wymagana przy wielu czynnościach publicznych, o czym pewnie większość z Was wie dużo lepiej niż ja. Przepraszam Was, jest mi troszeczkę trudno zmieniać tą prezentację, to nie jest takie oczywiste, bo muszę pamiętać, który slajd Wam pokazywałam i po obrazkach trochę się domyśleć, może ze względu na obsługę to coś tu nie do końca jest jasne dla mnie. Jest pewien bezpiecznik, który pozwala nam uniknąć odpowiedzialności z artykułu 212. To jest kontratyp tego przestępstwa z artykułu 213. I artykuł 213 określa nam okoliczności, w których nie podlega się odpowiedzialności karnej. Przede wszystkim jest to w momencie, kiedy zarzut, którego uczyniliśmy niepublicznie, czyli w tym przypadku paragrafu pierwszego artykułu 212 jest prawdziwy, a w odniesieniu do paragrafu drugiego jest to wtedy, kiedy zarzut został podniesiony w interesie publicznych bądź dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcje publiczne. Więc tu jakby trochę ten kontratyp wskazuje nam linię obrony. Jeżeli już mamy postępowanie z artykułu 212, to wiemy, że musimy po pierwsze udowodnić, że nasz zarzut był prawdziwy, a po drugie, że działaliśmy w interesie publicznym, chcąc ujawnić to dane informacje. I tu przygotowałam dla Was statystyki. Teraz widzę, że one troszeczkę się rozjechały w prezentacji, ale myślę, że możecie się połapać. One pokazują, jak od 2012 roku wyglądała liczba postępowań z tego artykułu. I można zobaczyć, że od 2012 roku do 2014 tak naprawdę, czy nawet 2015 jest spadek korzystania z tego artykułu. Niekoniecznie przy tym typie z paragrafu drugiego, czyli przy użyciu środków masowego przekazu. Ale my zauważyliśmy, że te statystyki w momencie, kiedy zaczęliśmy działać wokół tego artykułu, szczególnie poprzez kampanię Wykreś 212 z kodeksu karnego, o której powiem później, że te statystyki zaczęły spadać. Po prostu o tym artykule zrobiło się głośno i zadziało się tak, że ludzie przestali z tego korzystać. W sensie nie ludzie, a tak naprawdę osoby, które pełnią pewne funkcje publiczne, bo wydaje nam się, że jest tak, że w momencie, kiedy polityk krajowy na szczeblu krajowym korzysta z tego artykułu, to daje pewien przykład i włodarze lokalni wtedy też chętniej z niego korzystają. I pamiętam lata 2010-2009, jak zgłaszali się do nas lokalni dziennikarze, którzy potrafili mieć po 14 postępowań z artykułu 212 równolegle. Więc oni w zasadzie mieli kalendarz wypełniony po brzegi rozprawami i zamiast pisać i wykonywać swój zawód, przykowali się do kolejnych rozpraw. Teraz jak zobaczycie statystyki od 2016 do 2018, one znowu rosną.
i to rosną w dosyć niepokojący sposób. To znaczy w zasadzie ta liczba się spraw podwoiła. To jest liczba skazań. To znaczy ile osób odpowiedziało i zostało skazanych na podstawie tego artykułu. On, no, jak widzicie, ona praktycznie jest podwojona w tej chwili. Za 2019 nie mam jeszcze statystyk, one się jeszcze liczą. Jeżeli chodzi, czemu ten artykuł dalej funkcjonuje? Jeżeli wiemy, że mamy dużo co do niego zarzutów, po kolei te zarzuty będziemy sobie omawiać. I te zarzuty też były kilkakrotnie przedstawiane przed Trybunałem Konstytucyjnym w oparciu o naszą konstytucję. Nasza konstytucja w artykule 54 przewiduje wolność słowa. I już w 2006 roku Trybunał po raz pierwszy wypowiedział się, że artykuł 212 Kodeksu Karnego jest zgodny z konstytucyjną gwarancją swobody wypowiedzi i że jest jedną z tych okoliczności, o której mowa jest w artykule 31 Konstytucji, który mówi o ograniczeniach i możliwości ograniczania naszych praw, w tym prawa do swobody wypowiedzi. Więc Trybunał, tu głównym argumentem Trybunału było, że była kwestia tego, że uznając niekonstytucyjność tego artykułu, pozostawia się rzesze ludzi, których reputacja, wizerunek nie będą mogły być chronione w żaden inny sposób niż ten karny. Wtedy też Trybunał uznał, że ścieżka cywilna nie jest tą ścieżką wystarczającą. I sprawa 212 trafiła po raz kolejny, tylko troszeczkę w innym kontekście, bo w kontekście kontratypu i tego artykułu 213, o którym Państwu mówiłam, do Trybunału Konstytucyjnego trafiła w 2008 roku na kanwie sprawy dziennikarza Gazety Wyborczej pana Mariana Maciejewskiego. I tu Trybunał uznał, że ten kontratyp w odniesieniu do dziennikarzy powinien być tak skonstruowany, że uznaje się, że dziennikarz zawsze działa w interesie publicznym. I to niejako z automatu powinno wyłączać jego odpowiedzialność i oczywiście wtedy musi udowodnić, że pisał w sposób prawdziwy i podawał prawdziwe fakty. Co do samego konstytucyjności artykułu 212, znowu Trybunał powiedział, że jest on zgodny z konstytucją, podając ten sam argument, że nie ma innej alternatywnej ochrony na ten moment. Co ciekawe, pan Marian Maciejewski zwrócił się też do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka równolegle i sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wygrał. W jego sprawie chodziło o szereg artykułów dotyczących wrocławskiej prokuratury i komorników, i sędziów zresztą, i pokazywał, jak Temida lokalna ze sobą współpracuje w celu po prostu zatrzymywania i kradzieży różnych dóbr, które były zatrzymane w ramach przestępstw. Pan Marian Maciejewski spędził bardzo dużo czasu na szukaniu dowodów i jego praca nad tymi artykułami trwała bardzo długo i tu Trybunał uznał, że dziennikarz nie zawsze musi 100% podawać faktów, że mogą się zdarzać omyłki, bo też pracuje w jakimś określonym środowisku. Ale te artykuły Mariana Maciejewskiego były bardzo rzetelnie konstruowane. To znaczy sprawdzał kilka źródeł, miał źródła osobowe, korzystał z źródeł i danych z akt spraw, uczestniczył w różnych postępowaniach przeciwko tym przedstawicielom Temidy lokalnej.
I na tej podstawie napisał te artykuły. Co ciekawe, Trybunał też zaznaczył, że te artykuły nie miały charakteru sensacyjnego. To jest bardzo ważne dla Trybunału, o tym też powiemy sobie później, że te artykuły były w interesie publicznym i były napisane w wyważony, spokojny sposób, w żaden sposób nie miały na celu wywoływanie sensacji. Ale jak widzimy, orzecznictwo w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka się rozjechało. Jeżeli tu widzę to pytanie bardzo ciekawe dotyczące tego, ilu niepolityków versus polityków korzysta z tego artykułu. Nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić, dlatego że w ogóle takich statystyk, kto jest oskarżycielem prywatnym, prokuratura nie prowadzi, więc próbowaliśmy o to zapytać, ale od razu nam powiedziano, że te statystyki ich nie uwzględniają tego, kim jest osoba oskarżyciela. Możemy się tylko domyślać, że w tych sprawach, które dotyczą paragrafu drugiego, czyli zniesławienia przez środki masowego przekazu, że raczej są to włodarze, czy przynajmniej osoby publiczne, czyli jakoś politycy, bądź funkcjonariusze, bądź osoby, urzędnicy, bo jakby częściej ta krytyka ich właśnie dotyczy w momencie, kiedy korzystamy z przepisów, kiedy korzystamy z środków masowego przekazu. Przepraszam, że się zawieszam, ale tak podglądam, co Państwo tu piszą. Tak, to nie jest tylko, i te środki masowego przekazu to nie jest tylko gazeta, to jest, jak mówiłam, Facebook, blog, media społecznościowe, strona internetowa jak najbardziej. Więc możemy się tylko domyślać, że większość spraw z paragrafu drugiego dotyczy właśnie polityków, czasami też lokalnego biznesu. Z naszych obserwacji też wynika, że często biznesmeni korzystają z tego artykułu. I teraz, jak już wiecie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ale i Watchdog Polska od lat wskazują, jak większość środowisk dziennikarskich i stowarzyszeń dziennikarskich wskazuje na to, że artykuł 212 jest szkodliwy. I trochę już sobie powiedzieliśmy, kto z tego artykułu 212 korzysta. Jak mówiłam, dokładnie tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Mamy jednak większość spraw, które do nas trafiają, to są sprawy lokalne, samorządowe, czyli kogoś, kto prowadził bloga bądź gazetę lokalną i ten artykuł jest stosowany wobec nich. To jest najwięcej spraw, które do nas trafiają. Nie wiem, czy to jest reprezentatywne, ale to są te sprawy, które my jakoś tam obserwujemy, monitorujemy. To trafia na ławę oskarżonych i też do nas trafiają te sprawy z paragrafu drugiego. Być może dlatego, że kaliber tych spraw jest troszeczkę inny i właśnie dotyczy najczęściej prasy, blogów i mediów społecznościowych też jako tako po części. Czemu ten artykuł jest naszym zdaniem kłopotliwy? Jak Państwo wiedzą, główną zasadą postępowania karnego, czy jak Wy wiecie, przepraszam, główną zasadą postępowania karnego w Polsce jest domniemanie niewinności. To znaczy, dopóki nie zostanie komuś udowodnione, że popełnił przestępstwo, to do tego czasu uważamy, że ta osoba jest niewinna. Ta zasada wynika z kodeksu postępowania karnego, z artykułu 5, ale też z naszej konstytucji. Postępowanie z artykułu 212 narusza i tak naprawdę łamie tą zasadę, ponieważ
ktoś pisze akt oskarżenia, wysyła go, prywatny akt oskarżenia do sądu, wysyła go i tak naprawdę jego rola kończy się w tym momencie. A to po stronie dziennikarza, blogera, czy osoby, która jest oskarżona, jest udowodnienie tych wszystkich elementów z kontratypu, czyli z artykułu 213, które umożliwiają mu na uniknięcie odpowiedzialności. To znaczy, musi wskazać, że mówił prawdę, musi wskazać, że działał w interesie publicznym i najlepiej jak jeszcze wskaże, że ta osoba działała, że ta osoba, do której się kierował, była osobą, która pasuje do definicji osoby publicznej. Czyli cały ciężar i odpowiedzialność postępowania ciąży na osobie oskarżonego, co przeczy zasadzie domniemania niewinności. I ten argument tak naprawdę dałam wam jako pierwszy, bo on jest dosyć podstawowy naszym zdaniem, a jest bardzo rzadko uwypuklany i bardzo rzadko podnoszony. Oprócz tego, że oskarżony, o czym nie wspomniałam wam na początku, a miałam o tym powiedzieć, oprócz tego, że oskarżony musi pokazywać przez cały czas postępowania, że nie popełnił przestępstwa, czy że dotyczą go te elementy kontratypu, to też bardzo często się zdarza, że sąd potrafi skierować taką osobę na obserwację, na badanie psychiatryczne, czasami nawet na obserwację. Te obserwacje się rzadziej zdarzają, ale badanie psychiatryczne jak najbardziej. I wtedy ktoś po prostu musi dostać zaświadczenie, że jest pełny zmysłów i że napisał to będąc w pełni świadomym. Z reguły takie badanie jest orzekane przez sąd w momencie, kiedy podnosi to strona oskarżyciela. I jest to też bardzo często tak z naszych obserwacji, po prostu wynika, jak im bardziej oskarżyciel jest zatrzeźwiony i chce kogoś, brzydko mówić, załatwić, to wtedy podnosi ten argument i wręcz uporczywie nęka sąd, żeby skierować kogoś na badania. Jeżeli chodzi o argumenty przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, i tu chcę powiedzieć, że większość spraw, Polska ma jak na ilość w ogóle wyroków, jakie zapadają przeciwko Polsce, to Polska ma całkiem sporo spraw z artykułu 10 konwencji, czyli dotyczącego swobody wypowiedzi. I praktycznie wszystkie, z małymi wyjątkami, ale gro, 80% tych spraw, które dotyczą artykułu 10, to są właśnie sprawy z artykułu 212. Co do zasady są to sprawy wygrane. Oczywiście tu muszę was przestrzec i powiedzieć uczciwie, że zdarza się, że i na przykład przykładem takim dla nas niefortunnym jest sprawa Łozowska przeciwko Polsce, że Trybunał uznaje jednak, że pomimo tego, że to było 212, to że w sprawie nie dochodzi do naruszenia. Dzieje się tak w momencie, kiedy kogoś dotyka, najczęściej dziennikarza, jakaś mała, nikła sankcja karna, to znaczy grzywna bądź obowiązek przeprosin bądź jakaś nawiązka. I w momencie, kiedy Trybunał uważa, że dziennikarz nie działał rzetelnie, a charakter jego artykułów był sensacyjny. W sprawie Łozowskiej to była dziennikarka z Białegostoku, która napisała o postępowaniu pewnej sędzi, która miała zresztą postępowanie dyscyplinarne, która wstawiała się za swoim synem i mężem, którzy też mieli postępowania karne o handel nielegalny samochodami, ale tam mieli bardzo dużo różnych zarzutów i ona porównała tą rodzinę do rodziny Soprano. I w wyniku tego miała postępowanie 212 wytoczone przez tą panią sędzią, została skazana i Europejski Trybunał Praw Człowieka o dziwo powiedział, że
tak daleko została skazana z artykułu 212 za to, że uznała, że tu widzę za zniesławienie, tak. Za to, że porównała tą rodzinę do rodziny Soprano i że wskazała, że ta sędzia miała związki ze zorganizowaną grupą przestępczą, a sąd uznał, że ani ten mąż tej pani sędzi, ani ten syn nie mieli w swoich postępowaniach karnych zarzutu działania w zorganizowanej grupie przestępczej. To znaczy, pomimo tego, że mieli dużo innych zarzutów, akurat tego konkretnego nie mieli. I tu sąd uznał, że minęła się tak bardzo z prawdą, że skazał ją właśnie z artykułu 212 za zniesławienie. I tu Europejski Trybunał Praw Człowieka, bo o ile sądziliśmy, że ta sprawa jest raczej wygrana, uznał, że charakter tych artykułów był sensacyjny i miał tak naprawdę na celu wywołanie sensacji i też, że nie był do końca rzetelny. To znaczy powtórzył to, że dziennikarz nie zawsze musi pisać 100% prawdy, ale że musi wykazać, że weryfikował tą prawdę, to co pisze u kilku źródeł i działał rzetelnie, czego nie mógł Trybunał stwierdzić w przypadku tej konkretnej dziennikarki i tej konkretnej sprawy. Ona opierała się wyłącznie o akta sprawy dyscyplinarnej tej pani sędzi, o której pisała. Nie miała wglądu w akta postępowania tego syna i tego męża, więc całe informacje, które miała, wynikały tylko z tego postępowania dyscyplinarnego i to zakwestionował Trybunał. Ale to jest raczej wyjątek, który potwierdza regułę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje artykuł 200, a w zasadzie nie artykuł, ale sprawy, które wynikają dotyczące zniesławienia, za niezgodne z artykułem 10, czyli swobodą wypowiedzi. Dlaczego to zaznaczam? Dlatego, że Trybunał nie może powiedzieć, że artykuł 212 jest niezgodny ze standardami wolności słowa, tego nigdy nie robi. Może powiedzieć, że w tej konkretnej sytuacji i w tym konkretnym stanie faktycznym nie doszło do, albo doszło do naruszenia prawa w postaci swobody wypowiedzi. I tu Trybunał wskazuje na problemy tego artykułu, czyli natura sankcji karnej, czyli że jest to sankcja karna, o tym będziemy zaraz sobie mówić, wskazuje na błędną interpretację interesu publicznego ze strony sądów polskich najczęściej i też braku rozróżnienia, co jest faktami, a co jest opinią. I obowiązku dowodzenia opinii. Co ciekawe, w momencie, kiedy ktoś wygrywa w Strasburgu, to ta wyrok jest przekazywany do Komitetu Ministrów i Komitet Ministrów nadzoruje wykonanie wyroku. I w ramach wykonania rząd musi podejmować pewne kroki i składa takie raporty, plany działań do Komitetu Ministrów. I nasz rząd w 2017 wypowiedział się w odniesieniu do zniesławienia i sam podkreślił, że uważa, że kłopotem tego artykułu jest to, że jest to sankcja karna i że z tym coś należy zrobić. Absolutnie nie uważa, że należy ten artykuł wykreślić, ale być może stosować go jako ultima ratio, czyli tak w wyjątkowych sytuacjach, szczególnie orzekanie kary pozbawienia wolności. Wskazuje też na to, że polskie sądy mają zbyt wąską interpretację interesu publicznego i na błędy związane z faktem i opinią. Co jeszcze naszym zdaniem jest warte podkreślenia w tych wyrokach, to jest to, że nie zawsze sądy dekodują dobrze i używają argumentu osoby publicznej. To się dzieje coraz rzadziej, ale to się czasami zdarza, że ten argument nie jest przez nich
brane pod uwagę. Ja nie wiem, czemu, słuchajcie, tego nie widać na prezentacji, jak ją tu wyświetlam, bo to było w tej prezentacji, którą miałam dla Was przygotowaną, ale z jakiegoś powodu to tu uciekło. I jeszcze jednym z argumentów, który Trybunał stosuje, to jest taki, że wskazuje, że przecież macie ochronę na gruncie kodeksu karnego, kodeksu cywilnego, czyli zupełnie inaczej niż to robi Trybunał nasz konstytucyjny, który powiedział, że kodeks cywilny nie jest wystarczający. Trybunał stwierdza, że ta osoba, która czuje się pomówiona, ma przecież możliwość skorzystania z procesu ochrony dóbr osobistych. Trybunał wskazuje, jeżeli sprawa z 212 dotyka mediów, to Trybunał zawsze przypomina, że wolna prasa jest źródłem kształcenia informacji i opinii o naszych politykach, to dzięki tym informacjom możemy następnie dokonywać ich właściwego, niewłaściwego, w ogóle dokonywać ich wyboru i kształtować sobie opinię na ich temat i dzięki temu w ogóle funkcjonują demokratyczne państwa. Dlatego prasa z założenia jest dużo bardziej chroniona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, również w tych sprawach dotyczących zniesławienia. Czyli krótko mówiąc, trochę dziennikarze, blogerzy też, bo blogerzy pełnią zdaniem Trybunału bardzo podobną funkcję do prasy. Z założenia te osoby mają pewne fory w tych postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka właśnie ze względu na tą szczególną rolę, jaką pełnią. Trybunał uznaje, że trochę przyspieszam, bo widzę, że nasz czas tutaj już tyka, a chciałam jeszcze, żebyśmy mieli czas na pytania, ale co do zasady Trybunał mówi, więzienie nie jest dla słów i nie powinno się przewidywać sankcji karnej w odniesieniu do słów, chyba że mamy do czynienia z nawoływaniem do przestępstwa czy mową nienawiści. Oczywiście to nie jest przypadek artykułu 212 i tu Trybunał mówi, że sprawy z artykułu 212 często wywołują tak zwany efekt mrożący. To znaczy ich wniesienie powoduje, że nie tylko oskarżony nie będzie chciał już na pewno więcej pisać o danym temacie albo wypowiadać się na dany temat, ale też wszyscy jego koledzy po fachu, patrz dziennikarze, blogerzy, niekoniecznie będą chcieli tym konkretnym tematem się zajmować, bo będą bali się podobnej odpowiedzialności karnej. I to troszeczkę było widać w pewnym momencie po naszych dziennikarzach śledczych, że mieli na tyle dużo tych postępowań, że to ich, można powiedzieć, trochę studziło. Część osób mniej wytrwałych odeszła z zawodu, ale teraz mam wrażenie, że jednak ci najwytrwalsi zostają, pomimo tego, że naprawdę to są stali nasi klienci, to są stali klienci Strasburga, bo postępowań przed Trybunałem mają bardzo dużo, z reguły wygranych. Niemniej jednak muszą przez całe postępowania w kółko przechodzić, chcąc być dziennikarzami śledczymi. Zupełnie inny efekt moim zdaniem ma ten artykuł na szczeblu lokalnym i może wy mi to jakby potwierdzicie albo zaprzeczycie, że jednak skazania i regularne postępowania z artykułu 212 mogą skutecznie ostudzić lokalnego blogera albo dziennikarza, który albo zmienia zawód, albo przenosi się, albo jakoś kontroluje w inny sposób to, w jaki sposób się wypowiada, czy o czym się wypowiada. I tu ważna jest z tych orzeczeń, które tutaj Wam wymieniłam, ciekawa jest sprawa pana Długołęckiego. To jest sprawa przedwyborcza, w której pan Długołęcki rozdawał ulotki, takie broszury informacyjne na temat jednego z kandydatów, wskazując, jak bardzo jest niekompetentny. No, używał dosyć ostrego języka, mówiąc, że właśnie ten pan jest niekompetentny, że nie uczy się na błędach, że jest do tej pory jest złym politykiem i złym włodarzem.
za co go spotkało postępowanie 212, tam sądy umorzyły warunkowo postępowanie, to znaczy nie skazały go, tylko po prostu to postępowanie było warunkowo umorzone. I co ciekawe, pomimo tego, że mówimy, o, to tylko warunkowe umorzenie, on nie był skazany, Europejski Trybunał mówi nie, to jest tak samo dolegliwa sankcja karna i tu doszło do naruszenia artykułu 10 konwencji, bo na nim cały czas, przez czas tego warunkowego postępowania, ono było warunkowe, czyli na określony czas, jest zagrożenie, że zostanie odwieszone i że to postępowanie będzie na nowo prowadzone. Więc taki sam ma to efekt mrożący, czy bardzo zbliżony efekt mrożący, jak skazanie z tego artykułu, bo jest to taki miecz Damoklesa, który na tym biednym lokalnym dziennikarzu, bardziej nawet aktywiście w przypadku Długołęckiego, ciążył. Kolejną rzeczą, tu nie wiem czemu, słuchajcie, wszystko się rozjechało w tej prezentacji, ale jak wspomniałam Wam wcześniej, jednym z problemów jest kwestia interesu publicznego. To znaczy tego, jak nasze sądy ten interes publiczny interpretują. Interpretują go bardzo wąsko, to znaczy to musi być już nie wiem jakiej wagi sprawa opisana, czy wypowiedź musi dotyczyć jakiejś ekstremalnie ważnej rzeczy, żeby sądy polskie uznały, że to jest interes publiczny. Podczas gdy Trybunał mówi, troszeczkę powinniście do tego podchodzić inaczej, bo interes publiczny może być bardzo różny. To może być kwestia po prostu ważna dla społeczności lokalnej. To, że ktoś napisał, że burmistrz jest niegospodarny, sprawa Kubaszewski przeciwko Polsce, bo dotyczy to działalności lokalnego polityka, nawet jeśli to jest w małej społeczności, to i tak jest to interes publiczny. Może to być krytyka jakiegoś urzędu, krytyka funkcjonariuszy policji, o ile oczywiście to nie powoduje wszczęcia postępowania z innego artykułu kodeksu karnego. To może być krytyka obywatelska, czyli sprawa Gauss przeciwko Polsce, nauczycielki, która skrytykowała postępowanie i sposób funkcjonowania dyrektorki szkoły, wskazując na jej niekompetencje i to, że wręcz wykańcza uczniów. I tu Trybunał uznał, że to może dotyczyć bardzo wąskiego grona osób, bo tylko szkoły, ale jest w tym jakiś interes publiczny, żeby ona skrytykowała tą dyrektorkę w momencie, kiedy wielu rodziców zwracało uwagę, że jest problem i dzieci mają jakiś problem. Ten interes publiczny to jest też kampania wyborcza. Ponieważ od tego, co zaczęłam argumenty strasburskie, dla Strasburga bardzo ważne jest to funkcjonowanie demokracji, to znaczy tego, żeby prasa nas informowała o kandydatach, żebyśmy my mogli podjąć właściwe decyzje polityczne i mieć wystarczającą ilość informacji. Dlatego cały okres kampanii wyborczej i wszelkie kwestie, które dotyczą kampanii wyborczej, są bardzo ważne dla Trybunału i będą komentarze dotyczące kandydatów, ich zachowań uznawane za interes publiczny. Tu mamy sprawę Kwiecień przeciwko Polsce. I to jest wreszcie debata polityczna, czyli też wszystko to, co chcemy mówić o władzy, czy na szczeblu krajowym, czy na szczeblu lokalnym. Tu sprawa profesor Lewandowskiej-Malec przeciwko Polsce, pani profesor prawa administracyjnego, która po prostu jako obywatel zdenerwowała się na lokalnego burmistrza i napisała krytyczny list dotyczący jego działania i ten list wysłała nie tylko do niego, ale też do mediów, on został opublikowany i z tego powodu została skazana na gruncie artykułu 212.
Kolejnym argumentem to jest kwestia fakt versus opinia. Jak widzieliście artykuł 213, czyli ten kontratyp jest tak skonstruowany, że oskarżony musi udowadniać przez całe postępowanie, że mówił, pisał prawdę. I to często prowadzi do absurdów, bo często wypowiedzi, które są kwestionowane w tym postępowaniu, to są wypowiedzi, które dotyczą opinii. To znaczy ten pan jest idiotą, załóżmy, tak? I za to mamy postępowanie z artykułu 212. Być może, i tu Trybunał mówi, że w takich sytuacjach, w momencie, kiedy to jest nasza subiektywna opinia, nie powinna ona podlegać dowodzeniu. To znaczy sąd nie powinien nakładać na nas obowiązku przedstawiania dowodów, że to, co było naszą opinią, czy było subiektywną oceną danej sytuacji, jest prawdziwe. I tu dobrze obrazuje to sprawa Feldek przeciwko Słowacji, z tymi, z którymi się widziałam na szkole inicjatyw, już o tej sprawie słyszeli, ja ją bardzo, bardzo lubię, bo to jest sprawa, która mówi o dziennikarzu, który napisał, że jeden z polityków słowackich miał faszyzującą przeszłość i oparł tą swoją opinię, tak, to sformułowanie, to była przecież opinia, na tym, że kiedyś w czasach podczas II wojny światowej zapisał się do Młodzieży Chlinki, czyli faszyzującej organizacji młodzieżowej i w niej był. Sam polityk twierdził, że w niej był tylko po to, żeby móc wyjeżdżać i grać w ping-ponga, bo kochał grać w ping-ponga i to była jego jedyna szansa na kontynuowanie tego sportu. A Feldek wyciągnął z tego taką właśnie opinię. I tu Trybunał mówi, że sądy nie powinny były nakładać na Feldka obowiązku udowadniania tego, że jego opinia była słuszna i że sam fakt, że wykazał rzetelność, było wystarczające swojego postępowania i też wykazał, że ta opinia była oparta na jakimś bardzo drobnym podstawie faktycznej. To znaczy sam fakt, że on był kiedyś w Młodzieży Chlinki, niezależnie od intencji, w jakich on tam był, to już było wystarczające, żeby wysnuć taką, a nie inną opinię. Trybunał to nazywa slim factual basis, czyli takie wąskie zaczepienie w stanie faktycznym, na podstawie którego budujemy naszą opinię. Więc to jest też troszkę ostrzeżenie dla tych z Was, którzy piszą, są dziennikarzami, że raczej starajcie się w momencie, kiedy uciekacie się do opinii, one nie powinny być przez sąd, nikt Wam nie powinien kazać ich udowodnić, ale dobrze jakbyście mieli tam gdzieś w zanadrzu przygotowane to, że działaliście w oparciu o jakiś stan faktyczny, jakąś okoliczność faktyczną, nawet jeżeli ona jest dosyć odległa od waszego stwierdzenia, ale jednak ona musi być. To też będzie wam w obronie pomagało. Tu nie wiem, czy dobrze to widzicie. To jest ten argument odnoszący się do tego, kto jest oskarżycielem prywatnym. To znaczy dużo szerszą krytykę, tak mówi Strasburg, powinny tolerować państwo, instytucje państwowe, następnie biurokraci, urzędnicy, później osoby publiczne, nie politycy, bo ci, którzy politycy powinni jak najszerszą są w tej najdolnej kategorii, ale osoby publiczne to są takie osoby, które same wystawiają się na świetlik. Świecznik, to znaczy może to być aktor, który często lubi być w tabloidzie i to, że często się tam pojawia, sprawia, że już jest osobą publiczną. Troszeczkę mniej krytyki powinniśmy uważać w momencie, kiedy formułujemy wypowiedzi w stosunku do funkcjonariusza publicznego. Też zwykli obywatele, którzy są jakimś tam szarym, szeregowym obywatelem, też są bardziej chronieni.
a wymiar sprawiedliwości, specjalna kasta jest specjalnie chroniona, to oczywiście z przymrużeniem oka mówię o tej specjalnej kaście, ale rzeczywiście wymiar sprawiedliwości ze względu na to, że musi poprawnie funkcjonować, jest, wypowiedzi wobec nich muszą być powściągliwe. To wynika z tego, że często po prostu sprawy, które trafiają do Strasburga, to są sprawy takich frustratów, którzy są bardzo niezadowoleni z wyroku i potrafią w liście otwartym wysyłanym do prezesa sądu, do ministra sprawiedliwości, brzydko napisać o danym sędzie. Ale zdarza się, że w momencie, kiedy była taka sprawa Skałka przeciwko Polsce, pan właśnie wylał swoje żale i za to, że brzydko nazwał sędziego, już wam nie przytoczę jak, ale to było dosyć wulgarne określenie, został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności. I pomimo tego, że jego wypowiedź dotyczyła tych szczególnie chronionych, tak, czyli tych, że uwaga z wypowiedziami, ostrożnie co do nich, to i tak Trybunał uznał, że 8 miesięcy pozbawienia wolności to jest nadto, to jest w ogóle nieproporcjonalna sankcja karna i ona nie powinna być zastosowana, dlatego w sprawie doszło do naruszenia artykułu 10, czyli swobody wypowiedzi. Mówię wam o tym, bo to też powinno być podnoszone przez osoby, które są oskarżonymi, to znaczy wobec której z tych kategorii osób się wypowiadały, bo najczęściej oskarżenia z paragrafu drugiego, tak jak mówiliśmy, dotyczą polityków, biznesmenów, czyli raczej mieszczą się w tej kategorii, co do której możemy jak najwięcej wypowiedzi, jakby szerszą wypowiedź i szerszą krytykę. I tu co do ochrony na gruncie kodeksu cywilnego, bo jednym z koronnych argumentów Strasburga, ale też naszym, jest to, że reputacja może być chroniona na podstawie kodeksu cywilnego, czyli artykuł 23 i 24, ochrona dóbr osobistych. I tu mówiąc zupełnie uczciwie, żeby zrezygnować z artykułu 212, i to są postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich, z którymi my się totalnie zgadzamy i są zbieżne z tym, co my mówimy też od wielu lat, to jest to, że wykreślając artykuł 212, powinniśmy obniżyć koszty w przypadku powództw o ochronę dóbr osobistych, umożliwić tak zwane ślepe powództwo, to znaczy w momencie, kiedy nie znamy sprawcy, czyli osoby, która nas pomawia, mamy możliwość wniesienia powództwa do sądu, nie określając tego, kim jest ta osoba, a to na sądzie we współpracy z organami ścigania byłoby ustalenie tej osoby w naszym imieniu i kontynuowanie tego postępowania ochrony dóbr osobistych. Też wydaje nam się, że potrzebne jest rozbudowanie przestępstw mowy nienawiści. Szczególnie rzecz, która jest podnoszona od lat, to jest dodanie przesłanki mniejszości seksualnych. Teraz niestety często osoby LGBT, ich jedyną szansą mowa nienawiści wobec nich nie jest objęta artykułem 256 i 257 kodeksu karnego, w związku z tym muszą się posiłkować bądź postępowaniami cywilnymi, bądź właśnie artykułem 212 w celu ochrony przed mową nienawiści. Czasami też korzystają z groźby karalnej, muszą się nieźle nagimnastykować, żeby ochronić się przed mową nienawiści. Dlatego dobrze by było rozszerzyć te warunki z artykułu 256, 257, żeby byli chronieni i nie musieli uciekać się chociażby do artykułu 212. I tu postulat rzecznika, ja nie wiem, czy się do końca z nim zgadzam, to jest powrót do przestępstwa oszczerstwa. To oszczerstwo było chyba jeszcze w kodeksie karnym z 1932 roku.
I to jest, miałoby one polegać, czyli wprowadzenie do kodeksu karnego przestępstwa polegającego na celowym, złośliwym podnoszeniu i rozpowszechnianiu zarzutów wobec osoby, grupy osób lub instytucji. Czyli pewne nieprawdziwe działania, trochę takie fake newsy można powiedzieć, obecne, czyli jakieś masowe działania mające na celu oczernienie kogoś poprzez podnoszenie zupełnie informacji. I co do tej pory było robione z artykułem 212? Jak wspomniałam, w 2011 roku mieliśmy kampanię Wykreśl artykuł 212 z kodeksu karnego. To była kampania Fundacji Helsińskiej i wszystkich stowarzyszeń dziennikarskich, wszystkich stowarzyszeń zajmujących się swobodą wypowiedzi. Wtedy wydawcy tu bardzo dużą rolę odegrali, tutaj dla nich szapowa, bo większość tytułów przez jakiś czas na pierwszej stronie miała takie zamazane treści, jak widzicie na slajdzie, wskazując, że utrzymując ten artykuł 212 po prostu o wielu rzeczach się nie dowiecie, bo będzie tam ludzie mrozili swoje wypowiedzi. Oczywiście w ramach tej kampanii zbieraliśmy głosy polityków, czy zamierzają, czy chcieliby wykreślić ten artykuł. Teraz nie przytoczę Wam, jaka była proporcja, ale było tak gdzieś 2/3 za wykreśleniem, 1/3 za pozostawieniem tego artykułu w kodeksie karnym. Rozmawialiśmy też wtedy z ówczesnym ministrem Gowinem, który nawet dawał się być przekonanym przynajmniej co do tego, żeby wykreślić karę pozbawienia wolności z paragrafu drugiego, ale niestety przestał być ministrem, zanim udało mu się to zrobić, więc już się śmiejemy, że jeżeli chcesz stracić tekę, to zajmij się artykułem 212. To też ostatnie takie większe działania wokół tego artykułu podejmował Rzecznik Praw Obywatelskich, który zorganizował już kilka debat na ten temat, ale tu na tych debatach przedstawiciele władzy, pamiętam ostatnio była przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, zdecydowanie uznają, że jak to mówią, godność nie będzie właściwie ochroniona tylko i wyłącznie na gruncie kodeksu cywilnego, więc w celu ochrony tej godności człowieka musimy pozostawić artykuł 212. I coś, co zrobiliśmy my, to znaczy 11 organizacji pozarządowych, w tym Fundacja Helsińska i Watchdog Polska, skierowaliśmy w tej kampanii prezydenckiej listy do kandydatów na prezydenta z pytaniem, czy jeżeli zostaną prezydentem, to czy zamierzają wykreślić odpowiedzialność karną za. Na początku ich pytaliśmy, czy popieracie postulaty zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie. Następnie, czy jeżeli zostaną wybrani na urząd prezydenta, to będą podejmować działania w celu wykreślenia tego artykułu i wreszcie, czy będzie pani korzystała z tego artykułu 212. Do tej pory mamy 3 odpowiedzi od Roberta Biedronia, Piotra Wrońskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście w pełni zbieżne z naszymi postulatami, to znaczy nie będą korzystać, nie zamierzają korzystać z artykułu 212 sami i będą podejmować inicjatywę w celu wykreślenia tego artykułu. Też powstaje pytanie, co możemy zrobić dalej. Myśleliśmy o takim naming and shaming, czyli na szczeblu lokalnym zrobienie jakiejś akcji wlepek, posterów, plakatów, a może nawet strony internetowej, która by po prostu pokazywała ludzi, którzy korzystają z tego 212. Na zasadzie słów oprawcy słów, czy jakkolwiek byśmy to
nazwali, ale żeby pokazać te osoby, które korzystają z tego artykułu w celu ochrony swojego wizerunku. Więc to jest jakiś pomysł, nie wiem czy realny, czy nierealny, jakoś bardziej tego jeszcze nie badaliśmy, to też może pytanie do Was, jeżeli macie jakieś inne pomysły, to też chętnie o nich bym porozmawiała, czy się dowiedziała. Ja tu zaparkuję i teraz zobaczę, czy macie pytania. Też jeżeli macie, to proszę pomóżcie mi i je wpiszcie ponownie, bo byłoby mi ciężko zerkać na te wszystkie wasze komentarze i tu odpowiada i tu wam kontynuować opowieść o 212, więc jeżeli macie coś takiego, co byśmy mogli sobie jeszcze doprecyzować, to proszę odezwijcie się, a ja przejrzę szybko komentarze. Tak, widzę o sygnalistach. To jest bardzo fajny komentarz. On też jest, kwestia sygnalistów to jest troszeczkę inna sprawa. Ona teraz wypływa i jest ważna w kontekście tego, co się dzieje z medykami i służbą zdrowia, ale może to teraz już nie wrócajmy. Pytanie Sławka. Czy jest problem bardziej z samym duchem zapisu, czy sposobem wykonania tego artykułu? Nasz rząd twierdzi w tych wszystkich sprawach przegranych Strasburga, że to jest kwestia wykonania tego artykułu. To znaczy, że sądy właśnie nie biorą pod uwagę interesu publicznego, nie biorą pod uwagę, że to była opinia, a nie fakt, i że jest to pewien błąd praktyczny. Ale naszym pytaniem jest, jak ten błąd praktyczny naprawić, bo wiemy, że szkolenia sędziów dotyczące swobody wypowiedzi są nie tylko w ich jakby ścieżce kariery, ale podczas gdy już pełnią urząd też mają takie szkolenia. Sama też jeździłam po Polsce szkoląc sędziów swego czasu i to tak naprawdę niewiele zmienia. To znaczy dalej są powtarzane te błędy, dlatego naszą konkluzją jest taka, że lepiej zlikwidować ten artykuł, żeby w ogóle nie dawać szansy na błędy. Też takim argumentem jest, często podnoszonym jest, no ale on funkcjonuje w wielu innych państwach. Może on jest, na przykład jest na pewno w prawie prasowym francuskim, ale jest bardzo rzadko używany, bo każda próba użycia tego artykułu przez polityka wobec mediów by naprawdę wywołała wielki protest i oburzenie. U nas niekoniecznie te reakcje niestety są do końca solidarne ze strony środowiska dziennikarskiego, bo często też się wręcz wytyka, że o, ten ma postępowanie, albo gazeta X napisze, że gazeta Y ma tego typu postępowanie. Dlatego myślę, że lepiej jest wykreślić ten artykuł, niż dawać margines dla błędu sędziego. A przynajmniej pierwszym etapem wykreślenia tego artykułu powinno być zniesienie kary pozbawienia z paragrafu drugiego. To nie jest tak, że my wszystkie te 11 organizacji tak samo myślimy. Niektóre uważają, że cały artykuł musi zniknąć, a już z biegiem lat tracę trochę nadzieję, że on zniknie, dlatego chociażby by było dobrze, gdyby kara pozbawienia zniknęła, bo tu Europejski Trybunał Praw Człowieka jest jasny. Myślę, że każda sprawa, w której orzeczona jest kara pozbawienia wolności, przegrywa przed Trybunałem, chyba że dotyczyłaby skrajnej nierzetelności ze strony dziennikarza. Dobrze, dalej pytam. Że oni obiecują w kampanii, no niestety, no ale mamy to na piśmie, odpisują nam pisemnie, więc może będziemy mogli ich trzymać za słowo.
czy orzeczenia ETPC mają wpływ na statystyki sędziego. Teoretycznie sędzia wpływ na statystyki chyba niekoniecznie, bo nawet tam w tej sprawie pana Mariana Maciejewskiego było tak absurdalnie, że sędzia, który go skazał 212, miał dostać tytuł europejskiego sędziego roku, więc to nie jest do końca brane pod uwagę, to też jest błąd nasz systemowy, że sędzia, jak i prezes sądu, gdzie wydano wyrok, który spowodował naruszenie konwencji, powinien to jakoś osobiście otrzymywać. A z tego co wiemy, to raczej te orzeczenia są po prostu z rozdzielnika dystrybuowane i rozsyłane po sądach, nie oznaczając konkretnego człowieka, który sędziego, który popełnił błąd. Kto wprowadził, od kiedy jest w kodeksie karnym? W kodeksie karnym naszym, tym obowiązującym, jest od 1997 roku, ale wcześniej było właśnie to przestępstwo oszczerstwa i nie pamiętam, nie chcę skłamać, musiałabym spojrzeć, jak to było w tym kodeksie karnym z 1969 roku. Ale to nie jest tak, że ktoś go nagle wprowadził. On tam był, ten przepis od 1997 roku. Co ze sprawą śpiewaka? Nie chcę tej sprawie się jakoś bardzo szczegółowo wypowiadać, bo ja nie widziałam akt sprawy. Wydaje mi się, że tam mogło dojść do takiego wolnej interpretacji, czy może w ogóle niesprawdzenia informacji i podania nieprawdziwej informacji. Też ze względu na to, że dotyczyło to kwestii prawnych, w których niekoniecznie Jan Śpiewak czuł się pewnie, więc teraz trudno mi powiedzieć, jak się ta sprawa skończy. Na pewno interes publiczny za nim by przemawiał, w momencie kiedy jednak byłaby wykazana jakaś nierzetelność i brak weryfikacji źródeł, to może mieć on kłopot, nawet na szczeblu strasburskim. Tak, znaczy, jeżeli chodzi o tutaj pytanie Artura, czy wniosek o informację publiczną i odpowiedź jest wystarczająca, żeby uznać, że ktoś działał rzetelnie? Wydaje mi się, że tak, to zaznaczam, tylko zależy od okoliczności sprawy. To znaczy, jeżeli z łatwością byśmy mogli sięgnąć po inne źródła i one są w ogóle dostępne, to raczej sięgnijmy po jakieś drugie weryfikujące to źródło. Ale jeżeli nie możemy tej informacji w żaden sposób inny zweryfikować niż przez ten wniosek o informację publiczną, to nam wystarczy. I wtedy po prostu musimy argumentować w razie postępowania, że to była jedyna nasza droga uzyskania informacji. To jest jak najbardziej ok. Jeżeli nie możemy informacji w inny sposób uzyskać, to jedno źródło co do zasady jest wystarczające. To by było ciężko. Tu ktoś napisał, Tomek napisał, że mogłoby być 212, ale osoby publiczne powinny zostać wyłączone z jego skorzystania. To by było bardzo ciężkie do zrealizowania, bo nie mamy definicji osoby publicznej. Więc kim jest osoba publiczna? Tak naprawdę to każdy, kto jakąś aktywność publiczną wykonuje, to już jest tą osobą. Więc bardzo ciężko by było tak to sformułować, żeby ten był wykonalny ten taki zapis. Że słuchać jest ciężko po tych komentarzach. Tak, jeżeli ktoś, Michał, tu odpowiedź, że jeżeli ktoś wbrew faktom opisuje różne rzeczy tylko, żeby komuś zaszkodzić, że jest na przykład pedofilem, no to tak, oczywiście, jeżeli to w ogóle nie ma pokrycia w faktach, to co wam powiedziałam, że nawet nie ma tej najmniejszego zaczepienia w podstawie faktycznej,
to oczywiście to jest, to powinien odpowiadać, tylko że naszym zdaniem powinien odpowiadać na drodze cywilnej, a nie karnej. Też tak się zastanówmy. Pamiętam, prowadziłam i prowadzę dalej teraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawę blogera z Mosiny. I tam się zadziała okrutna rzecz, trochę z mojej winy. W pewnym momencie, jak fundacja zaangażowała się w postępowanie i napisała opinię przyjaciela sądu przed sądem rejonowym, to zadzwoniła do mnie pani burmistrz, która oskarżała blogera z Mosiny i mówi: jak to, czemu wy się angażujecie? Więc ja jej tłumaczę, on takie obrzydliwe rzeczy pisał. No rzeczywiście, no nie był to jakiś szczyt elegancji to, jak pisał, ale to też była osoba publiczna i pisał o kwestiach dotyczących sprawowanego przez nią urzędu. Więc ja jej to wszystko tłumaczę i mówię, że naszym zdaniem lepiej by zrobiła, korzystając z ochrony dóbr osobistych, bo przynajmniej ma szansę dostać jakieś pieniądze w postaci zadośćuczynienia za to postępowanie blogera z Mosiny. No i pożałowałam tych słów, bo za 3 dni dostał powództwo cywilne. No może nie za 3, ale za 2 tygodnie. Więc miał i karne, i cywilne. Ale jakby ten argument, że przynajmniej wtedy ktoś ma ten aspekt materialny, finansowy, jest dla mnie dosyć ważny. A tak naprawdę z tego, że ktoś jest skazany, no to też nie jest podawane do publicznej wiadomości. Chyba że musi, jest nakaz przeprosin. To wtedy ewentualnie tak. Ze znieważeniem, znieważenie nie, to jest troszeczkę inne przestępstwo i to też dotyczy częściej użycia wulgarnych słów, obraźliwych słów w stosunku do kogoś. W momencie, kiedy 212, tam też może być teoretycznie coś wulgarnego, ale 216 częściej dotyczy właśnie obrażenia kogoś w taki sposób wulgarny, bez pokrycia, bez żadnej argumentacji merytorycznej, jeśli mogę tak spłycić odpowiedź na potrzeby dzisiejszego dnia. Aha, czy lepiej mieć, Michał, czy lepiej mieć sprawiedliwość 212, czy odszkodowanie? Ale czemu odszkodowanie i postępowanie z kodeksu cywilnego nie jest sprawiedliwością? Jakby tu nie każdy, oczywiście nie każdy działa dla pieniędzy, ale też jakby przegranie postępowania cywilnego, tam sąd jednak tak samo stwierdza naruszenie dóbr osobistych, czyjegoś wizerunku i reputacji. Jedyna różnica jest taka, że ta osoba no, nie musi, nie widnieje w rejestrze karnym i nie ma zastosowanych sankcji karnych i ewentualnie ograniczenia wolności, więc jakby czy działamy po to, żeby mieć stwierdzoną, że nasze dobra zostały naruszone, czy po to, żeby po prostu mieć odwet i jak najbardziej przywalić, brzydko mówiąc, tej drugiej stronie. Bo moim zdaniem przeprosiny w postępowaniu cywilnym mogą być dużo obszerniejsze, jeśli są dobrze skonstruowane, ten wniosek o zasądzenie przeprosin może być dużo obszerniejszy i ciekawszy niż w tym postępowaniu karnym. Plus jest ten wymiar finansowy, który no też może być istotny. Jest też argument długości postępowania i ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo różnie, bo teraz ostatnia sprawa kuriera Słubeckiego to jest sprawa, która w pierwszej instancji karna ciągnęła się 2 lata. Więc w tej chwili 2 lata to też jest taki standard na pierwszą instancję w postępowaniu cywilnym. Więc moim zdaniem argument czasu już w tej chwili odpadł.
Okej, słuchajcie, czy możemy już dzisiaj tutaj zakończyć? Nie wiem, co na to Kasia i czy Kasia chce jakoś jeszcze otworzyć dyskusję bardziej, czy już kończymy? Dziękujemy bardzo. Słychać mnie? Tak, Słychać? słuchaj. Dziękujemy bardzo. Myślę, że każdy ma swoją wytrzymałość, więc a pytań znam grupę, więc wiem, że pytań może być nieskończenie dużo. Miło sobie porozmawiać. A ja bardzo Ci dziękuję też, że odniosłaś się do kwestii tego, co może zastąpić artykuł 212, bo przy ogłoszeniu tego, że będziemy robić seminarium, pojawiło się bardzo dużo głosów broniących artykułu. Także jednak super jest, że dostrzega się też tę drugą stronę, która jakby obywateli, którzy też mogą z tego skorzystać, przeciw osobom pełniącym funkcję publiczną, które je zniesławiają. I wydaje mi się, że to dobra odpowiedź na to, na te niepokoje, które były wyrażane. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję wszystkim. Też Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za No i co? Mówimy do zaproszenie. widzenia, prawda? Tak, i gdyby Wam, jeśli są blogerzy, dziennikarze, gdybyście mieli jakikolwiek kłopot z tym artykułem bądź innym artykułem dotyczącym swobody wypowiedzi, to zapraszam. Chętnie pomożemy, o ile będziemy w stanie. Dzięki serdeczne, Dominiko. Teraz możesz ty już skończyć, a tu jeszcze wszyscy będą powoli kończyli, a nie kończę wydarzenia, póki nie opuszczą. Także ty sobie już napisz, że wychodzisz. Dziękuję. Panel wydarzenia i Dobra. wylogu. Wyjdź. Dzięki wielkie. Dzięki. Pozdrawiam. Do widzenia. Pozdrawiamy. A, chyba muszę zakończyć jednak, bo co widzę, że ten. Słuchajcie, to kończę. Czekamy, aż wirus sobie pójdzie. Czekamy. Słuchajcie, to jest, tutaj widzę, że Szkoła Inicjatyw Strażniczych dopytuje się, co będzie dalej z ich zajęciami. Chciałabym to wiedzieć, ale to musimy ustalić w swoim gronie. Dziękuję też, Tomku. Słuchajcie, kończę, bo tutaj nagrywa się i te wszystkie nasze uściski będą nagrane. Do widzenia.